Witaj. Jasna cholera, to była walka. Myślałem, że cała świątynia wyleci w powietrze. Skąd wiesz, że brałem w tym udział? Venturo wszystko mi powiedział, jak wrócił. Mam broń tytanów. Teraz potrzebuję statku. Nie tak prędko. Powiadomiłem Wysoką Radę o twojej misji. Zmartwiło ich, że chcesz wyruszyć bez ich pozwolenia. Jakie to ma teraz znaczenie? Zrobiłem to. Obawiam się, że Wysoka Rada wydała nowe rozkazy. Oddaj mi broń. Nie opuścimy Puerto Isabela. Co? Mamy szansę pokonać Marę. Wykorzystajmy ją. Rada ma swoje powody. Nie musisz znać wszystkich szczegółów. Zanieś broń do zbrojowni w porcie. Benito ją zamknie, dopóki Wysoka Rada nie zdecyduje, co z nią zrobić. Ładna twierdza. To prawda. Budowaliśmy ją latami. To miejsce jest dobre jak każde inne, by zostać zabitym przez Marę. Zamknij się. Wynosimy się stąd. Idziemy do portu. Już. Mam dla ciebie 10 skrzyń. Zasłużyłeś na nagrodę. Masz. Oto worek z prochem. Dzięki materiałowi, z którego jest zrobiony, proch zawsze pozostaje suchy. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Wzajemnie. Nie odchodź. Nie zamierzasz chyba dać tym idiotom harpuna tytanów? Nie bardzo. Świetnie. Chcesz usłyszeć mój plan? Nie jestem pewien. Ukradniemy statek. Chętnie. Wszystko obmyśliłam. Pozbędziemy się strażników, ale to na końcu. Najpierw musimy uszkodzić armaty, żeby nie zatopili nas, zanim wypłyniemy z portu. Będziemy też potrzebować wody na pokładzie, bo inaczej będzie to bardzo krótka podróż. Musimy mieć też załogę. Brakuje nam 2 osób. 4 osoby wystarczą, żeby czarna Betty popłynęła. W jaki sposób uszkodzimy armaty? To proste. Kilka gwoździ wbitych w odpowiednie miejsce załatwi sprawę. Będą wówczas równie groźne, co łyżki do zupy. Proszę. No to jazda z tymi łyżkami. Które mam sabotować? Wygląda na to, że 4 armaty przysporzą nam kłopotów. 3 w porcie i 1 w tylnej wieży koło głównego budynku. Zajmij się nimi, a nic nas już nie zatrzyma. Ile wody masz na myśli? Niewiele. Pewnie będziesz pić tylko rum. Ale nie możemy wnieść tego sami. To będzie zbyt podejrzane. Musisz dopilnować, żeby statek został w pełni załadowany. Jak mam to zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Powodzenia. A co z naszą załogą? Nie masz w Inkwizycji żadnych przyjaciół? Musi być ktoś poza mną, kto może z tobą wytrzymać. Zapłać im albo zagroź, ale przyprowadź ich tu. Uwolniłem tego pirata z wieży. Gdzie on jest? Puściłeś go wolno? Szybko, musi być niedaleko od miasta. Podobno doszło do awantury w świątyni. Być może. I co teraz?
czy jest tu bezpiecznie, czy tytani przybędą i wszystko zniszczą? Jesteśmy bezpieczni. Na razie. Zatem nie wszystko stracone. Co za ulga. Nie myślałem, że jesteś taki chojrak. Ja płacę za piwo. Co to było u licha? Jakby diabeł srał kotami. To Mara. Zabiła Stalowobrodego i zatopiła jego statek. Mara? Tutaj, na wybrzeżu Ostrzy? Ona wróci. Ale możemy pozbyć się jej na dobre. Możesz tam nie liczyć. A już myślałem, że nigdy nie zobaczę żadnej akcji. Przyłączyłem się do Inkwizycji, żeby walczyć z tytanami, a nie siedzieć na tyłku. Sebastiano chce, żebyśmy poczekali. Taka jest Inkwizycja. Nie rób dziś nic, co możesz odłożyć do jutra. Ale interesuje cię mała wyprawa. Czym? Wyczarujesz statek znikąd? Myślałem o czarnej Betty. Komendant chyba chciał, żebyśmy poczekali. Nie chcesz chyba ukraść tego statku? Siedząc tutaj, możemy stracić szansę na zniszczenie Mary. Dobrze, ale żeby kraść czyjś statek, to przestępstwo. Pytam jeszcze raz, jesteś ze mną czy nie? Chyba przewyższam wymagania. Ale co tam? Wchodzę w to! Jak możemy zdobyć wodę na czas wyprawy? Nieoficjalnie. Ten stary piernik Miguel nie dałby nam szczyn w naparstku, gdyby Sebastiano mu nie kazał. Więc? Zapytamy jego żony. To Sofia tak naprawdę rządzi. Dokerzy zrobią wszystko, co im każe. Chodź ze mną. Już się robi! Posłuchaj, Sofio. Chciałaś wiedzieć, czy tytani nam nie zagrażają. Dlaczego? Chyba nie nadchodzą. Nie, ale nie zaszkodzi się przygotować. Zawsze musimy być gotowi do natychmiastowego wypłynięcia. Komendant nie wydał żadnych rozkazów. Sebastiano to uparty i krótkowzroczny głupiec. Masz rację, kochany. Co mamy zrobić? Czy możesz dostarczyć na statek kilka beczek wody? Ale ręka rękę myje, skarbie. Chcesz, żebym zrobił coś dla ciebie w zamian? Mam na oku 3 złote maski. To skarb przywieziony niedawno przez protektorów do miasta. Mam je dla ciebie zdobyć? Dokładnie. Trzymają je gdzieś w garnizonie. Mam je ukraść? Nie obchodzi mnie, jak je zdobędziesz. Ale brak masek oznacza, że mi nie pomogłeś. Dobra, mamy układ. Układ? Chcesz go przypieczętować czy coś? Wszystko jedno. Dobrze, czyli mamy umowę. Załadowanie statku zajmie chwilę. Będę na nabrzeżu, jakbyś mnie potrzebował. Idziemy, szybciej! Zabiłem wronę. Ej, kiedyś był przyzwoitym piratem, zanim znalazł tę cholerną włócznię. Potrzebuję załogi na mój statek. Masz statek? Idź do portu Inkwizycji i sam się przekonaj. Mam pływać na statku Inkwizycji? To dopiero coś. Chcesz tę robotę czy nie? Poszukuje mnie Inkwizycja. Nie mogę tam tak po prostu wejść. Jak tylko mnie zobaczą, założą mi pętlę na szyję. Nie, jeśli będą myśleć, że jesteś moim jeńcem. Przebiegły z ciebie lis. Lubię to w kapitanach. Chodź ze mną. Siebie! Witaj. A, więzień. Przyprowadziłem wam go z powrotem. Takich jak on trzymamy w wieży. Chyba teraz jest tam dziura. Nie martw się, mamy mnóstwo innych ciemnych zakamarków, w których może ochłonąć. Jakieś beczki z wodą. Tyle tu tego.
zaczęło ci odbijać, przyjacielu. Widziałem cię, kundlu! Tyle tu tego. Mam 3 maski. Wspaniale. Proszę. Umowa to umowa. Woda jest załadowana na pokład. Pohandlujmy.
Szybciej, szybciej! Uszkodziłem wszystkie działa. Cudownie. Chciałabym zobaczyć ich miny, kiedy to odkryją. Załatwiłem załadowanie wody na statek. Wody powinno wystarczyć. Wszystko, czego jeszcze będziemy potrzebować, znajdziemy w kolejnym porcie. Venturo dołączy do naszej załogi. Protektor? Można mu ufać? Ja mu ufam. To dobry człowiek. Zwerbowałem Hawkinsa. Świetnie. No to mamy załogę. Mamy wszystko. W końcu. Czas wchodzić na pokład, kapitanie. Gotów? Jestem gotowy. Więc po co tu jeszcze stoisz? Dalej! Co się tu dzieje? Wchodzimy na statek. Jaja sobie robicie? A wyglądam, jakbym robił sobie jaja? Do broni! Bronić statku! Dorwę cię! Zrobiliśmy tu, co się da. Czas odpływać. Jaki kurs, kapitanie? Na szale, stary. Jak sądzisz? Musimy się dowiedzieć, gdzie mój ojciec schował amulet. Mój ojciec najbardziej ufał Berbeluchowi. Rum i kłopoty to jego specjalność. Jest na Takarigui. Można spróbować. Tego ale ty jesteś spodziewałem. Kapitanem. Decyzja należy do ciebie. Jeszcze jedno. Po statku krąży plotka, że Harlock pojawił się gdzieś na południowych wodach. Harlock? Tak nazywał się kucharz w wulkanicznej twierdzy. To był kucharz na statku mojego ojca. To musi być on. Wiedziałeś, że był na Farandze i nic nie powiedziałeś? Byłem trochę zajęty. Szkoda, że nie wiedziałam o tym wcześniej. Harlock ukradł dziennik mojego ojca. Za to się chyba nie wiesza. Dziennik wskazuje drogę do skarbu. Mam tutaj wyrwaną z niego stronę. Co na niej jest? Jakaś zagadka. To chyba instrukcja, jak uniknąć zastawionej przez niego pułapki. Spójrz, może tobie uda się ją rozgryźć. Jasne. Kiedy robi się nieciekawie, to wtedy nadchodzi moja kolej, tak? Chciałeś mi pomóc. Jeśli twoim zdaniem nie staniesz na wysokości zadania... Dobra, dobra. Daj mi spojrzeć. Harlock nie mógł zajść za daleko bez tej strony. Mój ojciec na pewno zostawił więcej podpowiedzi. Właśnie zdałam sobie sprawę, gdzie teraz powinniśmy szukać. Gdzie? Ukradłam jego klucz. Nie wiedziałam, co z nim zrobić, ale to chyba on otwiera jego skrzynię na Takarigui. Jesteś pewna? Masz jakiś lepszy pomysł? Po prostu weź klucz. Krąży plotka o jakimś druidzie na Antigui. Ma jakoś na imię? Tak, chyba powiedzieli... Eldrick? Brzmi dziwnie, ale jakoś znajomo. Bardzo znajomo. Eldrick, stary pustelnik, znów się chowa. Znałem go jeszcze, kiedy był pustelnikiem na Farandze. Bardzo skryty. Ale ma ogromną wiedzę. Badał pojawienie się podziemnych ruin.
Ten druid pomógł ci pokonać Tytana Ognia, tak? Tak. Wydaje się to tak dawno temu. Co on robi na Antigui? Nawet o tym nie myśl. Druidzi oznaczają złe wieści. Pojawiają się, a z nimi kłopoty. Dokładnie. A przecież my szukamy kłopotów, prawda? Jeśli on jest gdzieś w głuszy, ta sprawa może być poważna. Znajdziemy go i dowiemy się, co się dzieje. Nie podoba mi się to. Jak znajdziemy artefakt tytanów twojego ojca? Jeszcze nie wiem, ale zawsze lubił wypić. Może powiedział coś Berbeluchowi? Berbeluch jest w porządku. Z informacjami radzi sobie tak dobrze jak z rumem. Myślisz, że nam coś powie? Byli blisko, ale od lat nie rozmawiali. Chciałby ochronić artefakt. Mam nadzieję, że nam ufa. Gdzie my znajdziemy druida na Antigui? Tylko w jednym miejscu. W tawernie. Barman to najlepsze źródło informacji w każdym mieście. W sumie chętnie się napiję. Co dokładnie znajdę na Takarigui? Gdybym wiedziała, nie musiałbyś szukać. Znajdź skrzynię i zobacz, co jest w środku. Lepiej, żeby coś tam było. Gdzie twój ojciec trzymał skrzynię? W dużym domu na nabrzeżu, po schodach i na lewo. Drzwi po lewej stronie, drugi pokój. Jeśli zapomnisz, to jego imię widnieje na drzwiach. To ułatwi sprawę. Mamy jakieś wieści o Harlocku? Nie siedział bezczynnie. Dostał nową pracę. Podobną u kapitana Garcia. Znajdź Garcię, a znajdziesz Harlocka. Mam nadzieję. Po co nam ten dziennik? To nie były tylko zapiski jego myśli. To droga do miejsca, gdzie schował swój skarb. Na brakujących stronach widnieje, co mamy zrobić, jak tam dotrzemy. Ale wciąż musimy tam dotrzeć. To bardzo w stylu twojego ojca.